Jakie atrakcje zapewnić naszym pociechom w trakcie sezonu, kiedy nie możemy sobie pozwolić na wyjazd? Tutaj z pomocą przychodzą półkolonie, które jak co roku organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz gmina Kołobrzeg. Jak co roku staramy się zagwarantować moc atrakcji dzieciom zamieszkałym w gminie Miasto Kołobrzeg, też innym, którzy przyjadą nawet na wakacje, czy z okolicznych naszych gmin, czy z całego powiatu. Staraliśmy się jak co roku zróżnicować program na poszczególne turnusy, tak żeby w przypadku osób, które korzystają na przykład jak w zeszłym roku z 4 turnusów, bo mieliśmy okrzykniętego króla naszych półkolonii, który na 4 turnusach się znalazł, tak żeby w każdym turnusie było coś innego. Między innymi mamy wyjście na park trampolin nowo otwarty, oczywiście na park linowy, mamy różnego rodzaju warsztaty plastyczne, kulinarne, warsztaty nawet aktorskie, teatralne. Oczywiście nie zabraknie zajęć sportowych. Przewidziano także wyjście do Muzeum Bursztynu. Półkolonie rozpoczynają się 24 czerwca. Jeden turnus będzie trwał 10 dni. Przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat i będą one podzielone na grupy. Półkolonie są w godzinach od 7 do 16. Są to takie godziny, mniej więcej godziny pracy, w których możemy oczywiście odstawiać dzieci, więc staramy się też wesprzeć rodziców, którzy, jak wiemy, w okresie sezonowym najczęściej w Kołobrzegu są mocno zapracowani i jest gdzieś tam problem z tą opieką nad naszymi pociechami w okresie wakacyjnym. W ramach tych godzin zapewnione są posiłki, śniadanie, drugie śniadanie oraz oczywiście obiad dwudaniowy, także myślę, że oprócz tego, że nasze dzieci naprawdę spożytkują dużo energii, w naszych półkoloniach będą też również nasycone. Koszt półkolonii to 1399 zł. Dla posiadaczy kołobrzeskiej karty mieszkańca przewidziano zniżkę. Aktualnie zostały ostatnie miejsca. Wszystkie informacje dotyczące półkolonii z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji można znaleźć na stronie sport.kolobrzeg.pl oraz na Facebooku. Z półkolonii mogą skorzystać dzieci z Kołobrzegu i nie tylko. To w Mosirze, ale ciekawą ofertę dla naszych milusińskich przygotowała również gmina. Gminne półkolonie to nie tylko rozrywka, ale także doskonała okazja do nauki, rozwoju osobistego i integracji. Są dwa podmioty, dwie organizacje pozarządowe, które będą realizować dla nas zadanie. Fundacja Centrum Zdrowia i Uczniowski Klub Żeglarski Błękitni. Fundacja Centrum Zdrowia realizuje dla nas umowę wypoczynek dla dzieci z niepełnosprawnościami i ten o charakterze rekreacyjnym i profilaktycznym, a Uczniowski Klub Żeglarski realizuje dla nas półkolonie o charakterze żeglarskim i też profilaktycznym i rekreacyjnym. Co ważne, zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami będą bezpłatne. Jeśli chodzi o półkolonie organizowane w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, to znajdziemy tu przede wszystkim dużo aktywności fizycznej. Jeżeli chodzi o ten drugi obszar profilaktyki, to mamy dwa rodzaje półkolonii. To są półkolonie o charakterze żeglarskim, tak? Odbywają się w Dźwiżynie. I to będzie dla nas realizował Uczniowski Klub Żeglarski Błękitni z Grzybowa. I drugie półkolonie też dla dużej grupy osób organizuje Fundacja Centrum Zdrowia. No tutaj jest rekreacja, cały dzień zagwarantowany, różnych atrakcji, wyjazdy. Też tutaj korzystamy z zasobów gminnych, z naszego Centrum Sportów Wodnych. Dzieci się przemieszczają, jeżeli pogoda nie dopisze, no to mamy zaplanowane różne atrakcje typu wrotkowisko, basen. Zajęcia będą trwały od godziny 8 do 15. W trakcie półkolonii dzieci mają zapewniony ciepły posiłek. Więcej informacji znajdziemy od jutra na stronie www.gmina.kolobrzeg.pl lub pod numerem telefonu 94 353 04 46. Koszt półkolonii wynosi do 250 zł. Turnusy rozpoczynają się od 1 lipca. Warto też zapoznać się z programem w świetlicach gminnych. Tutaj także czeka na dzieci moc atrakcji.